Witam Was serdecznie. Kasia Kwiatkowska z tej strony i dzisiaj chcę Wam powiedzieć o pracy z emocjami w otuleniu aromaterapii, otuleniu olejków eterycznych. To jest proces, którego doświadczam od przeszło roku i powiem Wam, przeciekawy proces, dużo pokazujący. I właśnie oprócz tego, że właśnie doświadczam mocarnego działania na organizm, w ogóle na zdrowie, na wzmocnienie, na odporność, to równocześnie to jest potęga do pracy z emocjami. Ale moi kochani, jeżeli chodzi o emocje, to mówię tutaj o czystych olejkach terapeutycznych, które są właśnie już na fazie produkcji, przygotowania i już sadzenia roślin, z których one są pozyskiwane, są robione z intencją. To jest, słuchajcie, bardzo ważna rzecz i jeżeli właśnie chcecie poznać moc danego olejku eterycznego, warto spojrzeć sobie na to, co dany olejek robi Wam w emocjach. I właśnie chemiczne olejki, albo takie, które są. Witaj, Wiktoru, przywitasz się ładnie. Dzień dobry. Dzień dobry. Są z domieszkami różnego typu. One Wam nie będą działały właśnie tak mocno na tą sferę właśnie emocjonalną. Natomiast czyste olejki, olejki terapeutyczne robią niesamowitą robotę w emocjach. One po prostu wręcz wołają. Ciało potrafi Wam pokazać, w które miejsce ten olejek chce. Potrafi Wam nos wywąchać, co potrzebujecie na dany moment, ale też właśnie nos potrafi pokazać, co jest dla Was trudne. Każdy, słuchajcie, z olejków, z których korzystam, ma całą działkę właśnie emocjonalną, czyli na jaką sferę w emocjonalności, w naszej psychice, w naszych emocjach działa dany olejek. I to jest, słuchajcie, przepiękne. Ja uwielbiam rozgryzać tą wiedzę, dowiadywać się nowych rzeczy i też bardzo lubię obserwować moją reakcję na dany olejek, zwłaszcza tą pierwszą. To jest po prostu cudowne. Ale oprócz tego właśnie bardzo ciekawy jest proces z danym olejkiem. Jak go doświadczacie? I słuchajcie, miałam pierwsze moje olejki, które bardzo mnie pociągnęły. To była mięta i to był aromatacz. To były dwa olejki, które po prostu mi zapachniały tak, że ja musiałam je mieć. I one mnie do dzisiaj pociągają. Ten jest taki właśnie bardzo, bardzo ziołowy. I właśnie aromatacz ma takie działanie, że otwiera umysł, otwiera serce, pozwala zobaczyć, poczuć więcej. On mnie, słuchajcie, tak pociągnął niesamowicie. Bardzo go chciałam wcierać właśnie w serducho, w grasicę, tutaj w okolice czoła, skroni. On mnie wołał właśnie w nogi, w te punkty obok ścięgna Achillesa. Jak się później okazało, tam są punkty od macicy, wtedy to bardzo właśnie mi było potrzebne. On mnie tak, słuchajcie, wołał w nadgarstki, ja go mogłam, słuchajcie, godzinami wąchać. I właśnie, i to, co się jakby działo we mnie w trakcie doświadczania tego olejku, jak właśnie pokazywały się takie emocje, których normalnie gdzieś tam nie chciałam widzieć, gdzieś tam je odsuwałam, nie chciałam ich ruszyć, gdzieś tam moje poupychane, wiecie, nie jesteś dość jakaś. Bardzo mi to pokazywało. Nie zawsze, słuchajcie, przyjemnie, bo olejek właśnie, praca z olejkami to nie jest taka praca, że ja sobie powącham i wszystko mi puści, nie? To jest właśnie taki początek. Olejek Wam pozwoli zobaczyć daną emocję, która gdzieś tam jest upchana i da taką kołderkę otulającą w pracy z emocjami, żebyśmy mogli daną rzecz po prostu przerobić w procesie. Ale właśnie, jak dawniej proces dany nad daną emocją schodził mi nieraz kilka miesięcy, tak w otuleniu olejku ja jestem w stanie dość szybko zobaczyć daną emocję, zobaczyć lekcję, którą dostaję, wyciągnąć z tego wnioski i pójść dalej. Bardzo mi, słuchajcie, też olejki pomagają właśnie w takich ciężkich emocjach, gdy coś przychodzi takiego trudnego do przeżycia, trudnego do nazwania. Wtedy właśnie bardzo często otulam się tymi zapachami
i pozwalam sobie po prostu doświadczyć. Niektóre z olejków mnie przenoszą w konkretne, słuchajcie, doświadczenia z przeszłości, ale po to już w tej chwili, nie żeby się nad tym rozczulać, tylko po to, żeby to zobaczyć, zobaczyć, jakby mi się dana rzecz przekłada na życie tu i teraz w dorosłości i zobaczyć tą moją moc, że we mnie jest decyzja, czy właśnie wyciągnę z tego lekcję i pójdę dalej, czy ja będę tkwić, wiecie, w tym żalu, albo smutku, albo w jakichś takich właśnie trudnych emocjach, nie? Kolejny olejek, który właśnie był jednym z moich pierwszych olejków, to jest właśnie pepermint. I po pepermincie, słuchajcie, mi się bardzo odpaliła wdzięczność. Bardzo. Zobaczyłam po prostu, ile rzeczy mam, za które już tu i teraz jestem niesamowicie wdzięczna, których w ogóle wcześniej nie doceniałam. Wydawało mi się to takie, wiecie, oczywiste, nie? Że dana rzecz się zadziewa. Natomiast wdzięczność, pamiętajcie, jest bardzo powiązana też z obfitością. Jeżeli jesteśmy za coś wdzięczni, dostajemy tego więcej. I właśnie Peppermint mi pokazał te sytuacje, w których jestem wdzięczna bardzo, za ile rzeczy już mogę być wdzięczna, ile rzeczy, za ile rzeczy samej sobie mogę być wdzięczna, czego wcześniej bardzo nie zauważałam, bądź nie chciałam nawet tego widzieć, nie? Bo mi się wydawało, a co tam ty zrobisz, nie? Co tam twoje przeżywanie? Ale słuchajcie, w tej chwili patrzę na tą głębię tych procesów, na to, jak się bardzo zmieniło moje postrzeganie rzeczywistości z tragika, słuchajcie, wcześniejszego. Kto mnie znał z czasów nastolatki, ten wie, że ja nawet nie byłam pesymistą, wręcz tragikiem. I pozwala mi to zobaczyć, słuchajcie, ten proces pokazywania, proces właśnie taki cały, wiecie, przejście przez narzekanie, marudzenie, zjazd totalny, emocjonalny i wchodzenie do góry. Zobaczenie tych lekcji, zobaczenie tego, dlaczego to doświadczałam, co ściągałam sama swoimi właśnie myślami, jak to odkręcić i jak to przekuć w potencjał. To jest, słuchajcie, potężny proces, przepiękny proces, który tak naprawdę teraz jestem w stanie zauważyć w pełni. No i moi kochani, olejki, które też bardzo mi pomogły zobaczyć siebie w prawdzie, to jest między innymi frankincense, czyli olejek z kadzidłowca, z żywicy kadzidłowca. To jest jeden z najpotężniejszych olejków. On jest taki mocno żywiczy, ale on też bardzo pomaga zobaczyć siebie w takiej czystej prawdzie. Właśnie z tymi wszystkimi poukrywanymi rzeczami i z tym całym potencjałem, który mamy. I pokazuje, że właśnie jesteśmy potężną wartością i w momencie, kiedy robimy, działamy, odkrywamy siebie w totalnej prawdzie, to to się bardzo szybko przekłada na bardzo wielki nasz potencjał, na taką właśnie otwartość, takiej czystej prawdzie, z taką radością i bez, słuchajcie, takiego lęku. Wtedy już, słuchajcie, całkowicie odchodzi, a co ktoś powie, a co ktoś pomyśli, zupełnie po prostu to przestaje mieć znaczenie. I to było z kolei doświadczenie moje z tym olejkiem. Właśnie stanięcie ze sobą, ze swoimi emocjami, ze swoimi lękami, prawdzie, i jakby zobaczenie tego, co jest moje, a co nie jest moje, nie? To jest taka też potrzeba postawienia granic takich zdrowych. I tutaj właśnie nie przyniosłam go, ale też o nim pomyślałam. To jest kolejny olejek, który mnie potężnie zawołał. To jest olejek clove, czyli olejek z goździka, który pomaga Wam pokazać właśnie takie zdrowe granice i wyjść z takiego syndromu osoby wiecznie skrzywdzonej. Zobaczenie tego. I słuchajcie, ja, co było bardzo ciekawe, w momencie, kiedy miał przyjść do mnie ten olejek, to wyobraźcie sobie, że ja jego zapach, moje ciało skądś wiedziało, ja go czułam w całym domu, nie wiedząc, jak on będzie pachniał, nie? I jak odkręciłam tą buteleczkę, to sobie pomyślałam, matko, to jest to. I ja go czułam cały dzień wcześniej, nie? I nasze ciało, słuchajcie, woła konkretne zapachy w konkretnym momencie. I to jest też o tym, słuchajcie, że na dane emocje, na przepracowanie danych emocji w danej chwili jesteśmy gotowi, a czasem jest to dla nas tak ciężkie, że po prostu każda nawet myśl o tym, że moglibyśmy się tym zająć, nas odstrasza, powoduje tak potężny lęk, że nie jesteśmy w stanie w ogóle tego ruszyć. I słuchajcie, u mnie z czym to się wiązało? Z kondycją, słuchajcie, organizmu. Bardzo. W momencie, kiedy właśnie miałam ten organizm mocno schorowany, który nie miał energii, który nie miał sił, który był w takich ciężkich emocjach. Ja nie miałam możliwości, słuchajcie, wtedy nawet spojrzeć na emocje, bo to mnie przerastało.
I w momencie, kiedy zaczęłam wspierać organizm naturalnie, kiedy mój organizm zaczął odzyskiwać siły, zaczął odzyskiwać energię, zaczął odzyskiwać taką, wiecie, normalną funkcjonalność, a w pełni sił, ja dopiero byłam wtedy gotowa na to, żeby spojrzeć na tą działkę emocji. I zobaczyłam wtedy, że jedno z drugim jest mocno powiązane i tak naprawdę, jeżeli nawet sięgamy po naturalne wspomagacze organizmu z pełną jakby z pełną świadomością tego, jaka to jest moc, to jeżeli nie ruszymy tej działki emocji, czyli tego, co nam daną dolegliwość, daną trudność w fizyczności powoduje, no to w pewnym momencie dojdziemy do takiego miejsca, że zaczynamy się z powrotem zapętlać, że te dolegliwości gdzieś tam zaczynają znowu nawracać. Ciało, moi kochani, pokazuje bardzo emocje, pokazuje to, co my mamy poupykane w sobie, to, co nam jest trudno i to jest po prostu reakcja na to, co mamy nieprzepracowane w emocjach. Ale też popatrzmy na tą drugą stronę. Jeżeli mamy tych emocji całe mnóstwo, jeżeli mamy tą świadomość, że dużo wynika z naszej właśnie emocjonalności, a nie zadbamy o tą działkę wzmocnienia organizmu, my po prostu nie mamy sił na to, żeby się tym zająć. I to jest przeciekawe. Ja Wam wiele razy piszę, mówię o tym, że jesteśmy cudem. Cud, ciało, umysł, duch, dusza. I w momencie, kiedy działamy z wszystkich stron w pełni, na całą pełnię nas, jesteśmy w stanie przepracować wiele i wrócić organizm do pełnej sprawności, radości życia. Właśnie, co nie oznacza, że nie doświadczamy jakichś takich trudnych momentów. To nie o to chodzi, że to całkiem, wiecie, znika, ale znika nasze postrzeganie, znaczy zmienia się nasze postrzeganie z takiego, że każda trudność powodowała załamkę totalną w myślenie, dlaczego to do mnie przychodzi, co ja się mam z tego nauczyć i właśnie jaką to mi daje siłę. Zupełnie, wiecie, inne spojrzenie na wszystko, co do nas przychodzi. No i powiem Wam, słuchajcie, też o olejkach, co było przeciekawe. Olejkach, które mnie odrzuciły. I pierwsze to było, słuchajcie, geranium. Geranium, które mnie wołało bardzo i szukałam, słuchajcie, mieszanek olejków, które zawierają geranium. I tamten to geranium po prostu mi pachniało. Natomiast jak przyszła buteleczka czystego geranium, jak ja go pierwszy raz powąchałam, to sobie myślałam, Boże, nie dam rady. Za ciężkie, nie? I zaczęłam go mieszać z innymi olejkami, bądź dawać go bardzo delikatnie, bądź stosować go na taki właśnie dziki dyfuzorek, o którym Wam też już pisałam, jak sobie go robię, taki drewniany. I zaczęłam go, słuchajcie, delikatnie stosować. On w pewnym momencie był tak ciężki dla mnie, że sam, wiecie, zapach taki czysty, intensywny, prosto z butelki był dla mnie nie do przejścia. Natomiast bardzo mnie wołał w serducho, bardzo mnie wołał w nadgarstki w połączeniu właśnie z jakimś cytrusem, który mi jakby rozluźniał ten taki zapach. A geranium, słuchajcie, to jest serducho, to jest otwarcie serca. To jest właśnie taka radość z życia, nie? Czyli te wszystkie emocje musiałam przepracować, przetransformować, popatrzeć, przejrzeć się im. I po prostu ten olejek zupełnie, słuchajcie, teraz już dla mnie zupełnie inaczej pachnie, nie? On już mnie w tej chwili woła, co ciekawie właśnie woła mnie bardzo często w brzuch. To też jest właśnie ciekawe spostrzeżenie. No i olejek, o którym nagrywałam niedawno na grupie Olejkowe Doświadczenia, zresztą o tych wszystkich olejkach więcej znajdziecie właśnie na grupie Olejkowe Doświadczenia. I słuchajcie, to był Yang Yang. To jest olejek kwiatowy, mocno kwiatowy, z takiego potężnego żółtego kwiatu, który jest po prostu przesłodki. On mi na ten moment, słuchajcie, pachnie nieziemsko. Ale jeszcze półtorej tygodnia temu ja nie byłam w stanie go powąchać. On był dla mnie tak słodki, że wiecie, kojarzyło mi się to tak z taką słodką lukrecją, z przesłodzeniem wszystkiego. A słuchajcie, Yang Yang to jest właśnie też olejek właśnie sercowy, takie połączenie z radością, z wewnętrznym dzieckiem. To jest też nasze libido, nie? To są właśnie takie emocje, które były dla nas albo trudne, albo ciężkie. Generowały smutek, jakiś taki żal i ten olejek pomaga to jakby zobaczyć, puścić, uzdrowić, może puścić. No, chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli, że każda emocja przychodzi do nas po coś. Nie ma emocji dobrych i złych,
wszystkie są po to, żebyśmy się mogli rozwijać i wyciągać z tego wnioski, iść dalej. I właśnie w momencie, jeżeli chodzi o te dwa olejki, nie dla mnie, ale dla każdego z Was, to mogą być zupełnie inne olejki. Na te dwa olejki ja po prostu musiałam mieć swoją gotowość. Gotowość na to, żeby się otworzyć na emocje, które te olejki pokazują. I w momencie, kiedy jakby moja gotowość nadeszła, kiedy zaczęłam z tym pracować, kiedy zaczęłam to zauważać, kiedy zobaczyłam, co takiego jeszcze mam we mnie zblokowane, wtedy one zaczynają po prostu pięknie pachnieć. To jest, słuchajcie, proces prześliczne. Znam też ludzi, którzy właśnie, na przykład, których odrzuca bardzo goździk. I to są bardzo często takie osoby bardzo silne, nie? Takie, które mają w sobie, wiecie, taką iskrę, że ja mogę wszystko, że ja nie pokażę emocji przede wszystkim. I na przykład te zapachy potrafią niesamowicie odrzucić. A też mam doświadczenie, wiecie, jak się spotykamy w różnym gronie z doświadczając olejków też, to właśnie bardzo też często jest takie, matko, jaki ciężki zapach, matko, jaki ciężki. I wtedy, jak mamy takie uczucie ciężkości, warto sobie spojrzeć na tą właśnie emocjonalną stronę działania olejku i zobaczyć, dlaczego on dla mnie ciężki jest, dlaczego on mnie tego odrzuca, dlaczego ja go nie mogę powąchać, nie? Albo właśnie przyjrzeć się tym olejkom, które nas bardzo wołają, nie? I to jest, słuchajcie, o naszej gotowości. Coś, co Wam zapachnie, coś, co Wam zawoła. Ja zawsze, słuchajcie, mówię, że nos wywącha, co dusza na dany moment potrzebuje. I wtedy te olejki po prostu Was przyciągają, po prostu wołają. Ja to też tak miałam, że poczułam, że ten olejek jest dla mnie, ja go muszę mieć, nie? No i później się zawsze okazywało, dlaczego on do mnie przyszedł, po co i co on mi takiego właśnie w emocjach zrobił, nie? Każde to doświadczenie dla mnie jest bezcenne, to jest przepiękny proces, to jest właśnie doświadczenie zobaczenia więcej i zobaczenia tego, co jest za strachem. Za strachem, bo bardzo często coś, co jest dla nas trudne do przepracowania, generuje bardzo dużą ilość strachu. Dlatego, żeby tego nie ruszyć, żeby o tym nie mówić, ale w momencie, kiedy mamy tę gotowość, żeby wypowiedzieć to głośno, żeby właśnie zrobić ten krok w stronę tej emocji, okazuje się, że wtedy ten strach przestaje być strachem. On zaczyna nagle cudownie puszczać. Ach, i to jest takie uczucie, wiecie, takiej wolności wtedy, takiego czucia mocy, że właśnie wszystko w sobie mam, wszystko w sobie mam, a często właśnie u mnie było tak, że to, czego się najbardziej bałam, było moim największym potencjałem. Ciekawe, nie? Więc moi kochani, olejki, procesy, olejki, emocje, olejki, ciało, olejki terapeutyczne. Uwielbiam. Pozdrawiam Was serdecznie. Życzę Wam tego pięknego doświadczenia. Niech do Was przychodzi, niech się piękne rzeczy pokazują. Niech te procesy się zadziewają, bo dzięki temu rośniemy w swojej mocy. Pozdrawiam Was serdecznie. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa!